Cześć, witajcie w Zielono-Czarnym Fleszu, ja nazywam się Jakub Drzewiecki i zapraszam na przegląd informacji z minionego tygodnia. Ekstraklasa Trophy Tour z Górnikiem Łęczna. W ramach cyklu ESA Trophy Tour trofeum Mistrza Polski odwiedziło kibiców Górnika Łęczna. Spotkanie odbyło się w galerii Atrium Felicity w Lublinie. Na kibiców czekało wiele atrakcji, konkursów z nagrodami oraz spotkanie z naszymi zawodnikami. Podczas wydarzenia odbył się m.in. konkurs wiedzy o Górniku Łęczna, w którym zwyciężył 15-letni Karol Flis. Nagrodę otrzymał oficjalną piłkę lotto Ekstraklasy marki Adidas Krasawę z autografami całej drużyny Górnika Łęczna. STS dalej z Górnikiem. STS, największy legalny bukmacher w Polsce, będzie dalej współpracował z Górnikiem Łęczna i tym samym przedłuża umowę zawartą w rundzie jesiennej. Materiały promujące STS będą nadal obecne w trakcie spotkań na stadionie, na którym mecze rozgrywa Górnik Łęczna. Kontrakt zakłada także publikację informacji o STS na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych klubu. Z wizytą w szkole. We wtorek delegacja Górnika Łęczna pojawiła się w Palotyńskim Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Lublinie. Z uczniami Batorego spotkali się Szymon Drewniak, Leandro, trenerzy Szymon Gieroba i Arkadiusz Onyszko oraz rzecznik prasowy klubu Jakub Drzewiecki. Spotkanie przygotowane przez uczniów rozpoczęło się od krótkiej prezentacji gości. Po chwili uczestnicy przejęli sprawy w swoje ręce i zasypali piłkarzy pytaniami. Długa i ciekawa rozmowa zakończyła się konkursami z nagrodami, które przeprowadził trener Onyszko. Na koniec przyszedł czas na zdjęcia i autografy. Łukasz Bogusławski idzie na wypożyczenie. Łukasz Bogusławski został wypożyczony do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Umowa obowiązuje do końca tego sezonu. 24-letni obrońca został zawodnikiem Górnika Łęczna rok temu, przed rozpoczęciem wiosny sezonu 2015-2016. W barwach naszego klubu zaliczył 14 występów na poziomie ekstraklasy. Aldent nowym sponsorem Górnika Łęczna. Centrum Stomatologii i Implantologii Aldent jest siecią klinik stomatologicznych. Jako nowy sponsor rozpoczyna współpracę z Górnikiem Łęczna. Podpisana w czwartek umowa zakłada ekspozycję materiałów promocyjnych w mediach klubowych oraz nastawienie podczas meczów Lotto Ekstraklasy. Odwiedziny na treningu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 odwiedzili naszych zawodników na treningu. Wizyta rozpoczęła się od oglądania jednostki treningowej, potem nasi goście zwiedzili Arenę Lublin, Centrum Historii Sportu, a na koniec wrócili i był czas na wspólne zdjęcia i autografy. W niedzielę mecz z Piastem Gliwice. W najbliższą niedzielę 26 lutego o godzinie 15.30 na arenie Lublin Górnik Łęczna zagra z wicemistrzem Polski drużyną Piasta Gliwice. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Wejściówki można kupować w internecie na bilety.gornik.leczna.pl w wybranych punktach kolportera oraz w kasach areny Lublin. Zapraszamy do wizyty na stadionie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.